serdecznie. Witam YouTube'a. Niespodziewanie tutaj Was włączyłam. Dołączajcie się, jak macie ochotę. A ja na grupie z miłości do malowania, bo też nadaję na grupie z miłości do malowania. Przynajmniej jest, dobra, jestem. Dziwnie to wygląda, słuchajcie, bardzo dziwnie. Zaraz zobaczę, pewnie są Wasze komentarze. Jak już się połączymy, to jak ja już zobaczę Wasze komentarze, to będę w domu. Ale jak na razie nic nie widzę. Nic nie widzę, wiecie? Jakiś taki internet dzisiaj mamy. No, będzie trzeba robić. Będzie trzeba robić, będzie trzeba szyć grubymi nićmi, tak jak powiedziałam. Nie widzę Waszych komentarzy. Dobrze. Najprawdopodobniej coś jest, więc tak, kontynuując, pokażę Wam, który obraz malujemy. O, widzę. Dobra, na jakim papierze? Już pokazuję. Malujemy na papierze. Ja mam taki papier zazwyczaj, słuchajcie, fakturowany. Słuchajcie, jeśli malujemy suchymi pastelami, wczoraj miałyśmy takie spotkanie na temat suchych pasteli i suchymi pastelami malujemy wyłącznie na fakturowanym papierze. Fakturowany papier wygląda tak, ja nie wiem, czy go dokładnie widać, ale ja chcę powiedzieć, że zawsze gładki papier się nie nadaje, pastele i tak się sypią, a z gładkiego zjeżdżają, słuchajcie, jak po zjeżdżalni. Więc malujemy na takim papierze. To jest akurat wielkość A4, dobrze mówię. Tak, suche pastele, mam Rembrandty, za chwilę będę odwracała kamerę, już to zresztą zrobię, popatrzę na Wasze komentarze, bo widzę, że są. I postaram się położyć obok tę pracę. Dobra, odwrócę kamerę i tak, z YouTube'a odwracam kamerkę. Zaraz zobaczymy, jak ja to zrobię. Poczekajcie chwileczkę, bo jeszcze odwrócę grupę dziewczyny. Znaczy, że odwrócę tak kamerę, żebyście widziały. Dziwnie to będzie wyglądało, ja wiem, bo to jest orientacja pionowa. Facebook mnie inaczej nie chciał zupełnie wpuścić. YouTube jest na orientacji poziomej i zaraz zobaczymy, jak mi się uda tutaj Was ustawić, tak żebyście dobrze widzieli. O, YouTube będzie miał chyba nawet jeszcze lepszy ten, ojojoj, bo mi zaraz wypadnie telefon. Dobrze, Wy macie fajną orientację, chodzi mi o YouTube, troszeczkę Was zniżę, jeszcze doświetlę. O, nie wiem, czy kamerki nie są brudne przypadkiem. Przepraszam Was, w ogóle dziękuję Wam za cierpliwość i przepraszam za tą okoliczność. No, przyleciałam po prostu też po pracy, patrzę, kamerkę chcę wyczyścić. O, dobrze, jedną i drugą. Dobra, teraz tak, sprawdźmy, czy to będzie widać. Tutaj się macha strasznie. Dobra, może aż tak bardzo nie będzie. Chyba, że Was podłączę gdzie indziej. Okej. Suche pastele. Doświetlimy się troszeczkę mocniej. To będzie niebo. Niebo, bardzo ważna sprawa. Głównie takie ciemne dosyć, tak? Niebo głównie potrzebne po to, żeby ja tylko tak częściowo Wam tutaj pokażę, bo tak jak powiedziałam, na grupie jest to zdjęcie. Jak widzicie, są różne prześwity i to warto pokazać. Dobrze jest, ja wyrwę kartkę, dobrze jest też malować na błękitnej kartce fakturowanej, jeśli macie. Ja wychodzę z białej, bo tak powiedziałam, że będziemy, słuchajcie, malować na białej. Znaczy, no, że papier potrzebujemy i nie po kolorze żadnym nie mówiłam. Zaraz zobaczę, tu coś mi się pokazało. Dobrze, witam wszystkich. Ja z Wami się jeszcze przywitam, zanim zacznę malować. Ania, Bożenka, Małgosia, Irenka i Serafina jest. Magda, Alinka, Basia. O, super, że jesteście. Widać i słychać, dzięki, że mi pisałyście. Ania, Ula, Janina, Iwonka, Iza, Helenka, o, jest super, Marianna, Patti, o, świetnie. No, Ania, Magda, dobra, widzę, że jesteście.
Tak, to jest do akwareli. Dokładnie, może być. Może być do akwareli papier. Okej, przesunę wam tutaj, bo ja chcę trochę, żebyście widzieli. I tu, żebyście widzieli, i tu, żeby. Nie, nie da się. Wiecie co? Nie, nie da się. No chyba, że tak. Ale ta orientacja. O, może tak? Nie, nie da się. Dziewczyny, dziewczyny. No, dobra. Nie będę kombinować. YouTube będzie widział, a wy macie zdjęcie. Inaczej po prostu nie mogę zrobić. I teraz mam z boku pastele Rembrandta. Ja je otworzę i pokażę wam, jakie kolory tam będę używała. Już kasetkę sobie otworzę. No, o tak, mam. Mam tutaj różnego rodzaju błękity. Pokażę wam obraz. No tutaj jest obraz, który znacie. Już go pokazywałam. No i wiadomo, do pejzażu potrzebny jest przede wszystkim co? Potrzebne jest no niebo. Trzeba nauczyć się budować niebo. Ono nie jest, ono jest, ono stanowi bardzo ważną część obrazu. Ok, od czego ja bym tutaj zaczęła? Tutaj mam taki chłodny błękit. Tak jak powiedziałam, te pastele można kupować oddzielnie i ja je kupiłam oddzielnie. Papier kupiony w Action, ja częściowo tylko zrobię. Papier jest kupiony, słuchajcie, w Action i on jest lekko fioletowy. On nie jest całkiem biały. Suche pastele fajnie się trzymają na papierze właśnie fakturowanym. Zobaczę wasze komentarze jeszcze. Okej, bo ja tutaj się. Aha, dobra. Nie będzie chyba mnie wcale. Dobrze. YouTube chyba strasznie tutaj macham. Wydaje mi się, bo jesteście, wiecie, podłączeni kablem, a ja ten kabel mam praktycznie na kolanach. Spróbuję taśmą do tego przykleić. Tak, żebym ja nie musiała go dotykać. Ja go wcale nie muszę dotykać. Słuchajcie, niech on sobie ładuje ten mój telefon. O, może teraz będzie dobrze. Nie chcę tutaj wam robić takiego. O, bo to nie będzie zbyt fajne. I teraz zobaczę. No właśnie. Trochę trzeba odsunąć, wiecie, tą kamerkę, bo. O tak. Tak jak powiedziałam, mam inną orientację, jeżeli chodzi o Facebook. Ja później się tym zajmę. Ja nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Dlaczego oni w ten sposób tylko mnie wpuścili w orientacji pionowej, niepoziomej. Coś z aktualizacją. Napiszcie mi, czy teraz jest lepiej widać. Ja wiem, że moje kolana tutaj będzie widać, bo możecie sobie, nie wiem, żadna atrakcja, ale no, o tak zrobię. Nie mam innego wyjścia. Postaram się nie kręcić za bardzo tymi kolanami, żeby was nie rozpraszać. O. Śmieszna sprawa, no ale dobra. Jest lepiej. O, świetnie. Piszcie. Jak czegoś nie widzicie, piszcie, bo ja to tak pilnuję, tak widzę, że na YouTubie jest chyba ok, jak najbardziej. Napiszcie mi. W ogóle tak, chodzi mi o osoby z YouTube. Jeśli macie ochotę napisać mi, czy widzicie dobrze, czy to ustawienie jest ok, za wiele to ja nie mogę tam zrobić na pewno, ale chociaż troszkę. No, bo to właśnie, jedne są poziome, drugie są pionowe i dlatego tak wygląda. Czy próbowałaś, Kasiu, suchymi pastelami rysować na drobnym papierze ściernym? Przyznam ci się, że nie. Wiem, że tak robią, wiem, że robią na czymś takim, ale ja rzadko maluję małe obrazki. Papier ścierny jest, nie widziałam większego niż A4. A ja jak maluję, to głównie portrety. I portrety zazwyczaj maluję naprawdę bardzo duże. Więc, a jeśli chodzi o pejzaże, to maluję to często dla przyjemności, rzadko takie małe obrazki. Może mam ze dwa takie mniejsze. Tak, akurat w tym momencie mam ze dwa takie mniejsze. Cała reszta jest większa.
I po prostu format mi nie pasuje. Ja wolę większe. I dlatego, znaczy z chęcią bym kiedyś spróbowała, ale wiem, że można. Wiem, że można na tym. Wiem, że i na welurze można tak samo malować. On jest bardzo drogi. Przyznam wam się, że ja na welurze też nie próbowałam malować. Też wiem, że jest. Wiem, że jest. Niektórzy chwalą, że jest fajny. Co wam będę ściemniać, że malowałam? Może tam próbowałam gdzieś w jakiejś pracowni, ale nie wywarło to na mnie jakiegoś tam wielkiego wrażenia, aczkolwiek już powiedziałam, że wiem o tym, że wiele osób chwali sobie, tak? Słuchajcie, spróbuję teraz jeszcze oznaczyć, właśnie, bo ja obiecałam, że oznaczę dziewczyny i teraz o, wszyscy. Malujemy suchy pastela niebo. Chociaż powinien Facebook powinien i tak powiadomić całą resztę, ale jeszcze powiedziałam, że oznaczę to oznaczę. Tutaj jeszcze spróbuję, słuchajcie, ograniczyć, bo mi ta kartka się zsuwa. Trzeba coś z tym zrobić. No, jakoś tak, dobrze. Wzięłam taki kolorek bardzo jasny. Nie wiem, co to jest za numer, bym musiała zobaczyć. Troszkę ultramaryna, ale też z kobaltem. To nie jest ani bardzo ciepły, taki przejściowy kolorek, słuchajcie. Troszeczkę tutaj bieli można dodać. I co ja tutaj zrobiłam? Przede wszystkim zrobiłam tę górę. Teraz zrobię ten dół jakimś takim ciemnym kolorem, tu mam taki ciemniejszy, to jest bardzo ciemny granat, witam serdecznie, o, sporo osób jest, fajnie, jesteście zaciekawieni, jeśli chodzi o suche pastele, dobrze. Zrobię tutaj takiego ciemniejszego koloru. Ja tylko i wyłącznie maluję w tym momencie niebo, nic więcej. Pozaznaczam sobie trochę tych takich ciemniejszych chmur. Nie staram się, żeby były identyczne. Dla mnie to jest bez sensu. Już wam powiem, powtarzam to we wszystkich kursach, we wszystkich miejscach możliwych, że jeśli to nie jest portret, to ja się nie staram, żeby to było identyczne, bo tylko w portrecie musimy nos zrobić na tym miejscu, co trzeba, ponieważ przesunięty około 2 mm czy milimetr w jedną czy w drugą stronę, czy oko, czy cokolwiek, od razu stwarza wrażenie, że to jest w ogóle inna osoba, więc tylko tam się spinam podczas, może spinam się, staram się, żeby było podobne, tak? Żeby te osoby były do siebie podobne. Teraz popatrzę sobie, mam lekki taki fiolecik. Ciut, ciut, ciut. Ja go tutaj sobie, jeszcze tego nie wcieram, tylko ten taki jasny fiolecik sobie tutaj kładę. Chcę to zrobić, żeby to było lekko takie popielate. I tutaj tak samo. O. Będę rozcierała palcami zresztą. Tutaj jakiś taki prześwit jeszcze zrobimy. Tak. Mam chusteczki te wilgotne przy sobie w razie czego, żeby umyć ręce. Zobaczcie, że ten papier jest bardzo mocno fakturowany, wręcz aż taki tłoczony. Może za dużo aż? Nie wiem, jeszcze zobaczę. Pierwszy raz na nim w ogóle tworzę teraz ten pastelami. Zazwyczaj używam Cansona. A tutaj ale te dziury, no aż takie wgłębienia, aż takie dołki, dziury powiedziałabym, pokazują, że, znaczy umożliwiają włożenie dużej ilości pasteli, ona tam głęboko wchodzi. Pod koniec mogę stwierdzić tak naprawdę, czy one są fajne, czy nie. Dużo pasteli idzie na pewno. No to tak jak w przypadku pewnie tego weluru, czy ojejku,
papieru ściernego. Szukałam słowa i nie mogłam znaleźć. Ale wiecie, papier ścierny może zakupię, bo tutaj akurat jest taki sklep u mnie, nie muszę nigdzie jeździć. Chciałam kupić welur, się wycofałam, bo naprawdę blok welurowy kosztuje bardzo drogo. Ja nie muszę na wszystkim próbować, słuchajcie. Nie muszę. Jeśli jak macie ochotę, to popróbujcie. Stwierdziłam, no, może kiedyś coś tam strzeli do głowy i po prostu sprawdzę. Chciałam Wam przypomnieć, że nie jestem artystką malarką, to znaczy nie skończyłam żadnej szkoły plastycznej. Jestem totalnym amatorem. Fakt, że z bardzo dużym doświadczeniem, ponieważ około ponad 25 lat maluję, tworzę, sprawdzam. Miałam już swoje wystawy, miałam również możliwość zrobienia ilustracji do tomiku wierszy, więc jak widzicie, moje malowanie jest na dość wysokim poziomie. I po to tutaj jesteśmy, po to ja Wam z Wami tutaj maluję, po to ja Wam pokazuję, po to robię webinary i kursy, żeby Wam pokazać, że osoby bez wykształcenia mogą naprawdę świetnie malować, mieć świetne efekty. O. I tutaj jednocześnie robię taką ciemną plamę zrobiłam. No zobaczę, co tam jeszcze. Zobaczę, co tam jeszcze. Mam brudne ręce, no nieodzowne to jest. Podczas malowania, no to dobra. Wytrę sobie chusteczkami, bo będę chciała teraz jaśniejszy kolor wziąć. I powiem Wam, że chusteczki takie wilgotne są bardzo dobre, tylko żeby sobie wytrzeć, nie trzeba latać do łazienki. Wystarczy po prostu wytrzeć sobie z tego brudnego pyłu ręce. Ale bardzo ważną rzeczą jest po prostu wytarcie w ręczniku papierowym rąk, żeby palców, żeby one po prostu nie brudzić, żeby nie brudzić, tak? Żeby nie brudzić. Ok. Kasiu, lepiej rozcierać chusteczką. Ja nie lubię chusteczką. Ja bardzo lubię palcami, ewentualnie wiszerem. Uwielbiam dotyk suchych pasteli. Naprawdę to nie dla mnie. To ja nie lubię dystansu pomiędzy pracą, pomiędzy pastelami. Uwielbiam malować nimi w ten sposób. Za chwileczkę jeszcze zobaczę. Słuchajcie, już chwileczkę, bo próbuję się dostać do jeszcze jednych pasteli. Aha, tam mam dalej. Dobra, to nie będę ich wyciągać. Nie będę za tutaj przedłużała. Wezmę lekki róż i troszeczkę takiego czerwonego. Tutaj na dole zrobię troszeczkę różu. Jak widzicie, troszeczkę różu, ale też tego cieplejszego czerwonego tutaj ciut dodam. Nie za dużo. I żółcień. Nie, troszeczkę mam tutaj takiej cegiełki. O. I na górze ciut czerwieni. I teraz tak, przepraszam, żółtego. Jeśli zbyt dużo zrobię tego koloru, tu akurat mi się zrobił aż zielony, ze względu na to, że zaczęłam tutaj nakładać, białym to spróbuję zlikwidować. Próbowałam, słuchajcie, żółtym pociągnęłam po niebieskim, no i mi się połączyły, tak jak farby. Ale teraz mogę to troszeczkę rozjaśnić, te kolory, bo są zbyt ciemne, nakładając biel. I teraz ważna rzecz, żeby właśnie tego żółtego, tych kolorów za bardzo nie zaciągnąć na ten błękit na górze. Mogę trochę zjechać tym na dół. Zaraz zobaczymy, co wy do mnie tutaj piszecie. Jeszcze troszkę więcej tego koloru na dole zrobimy. A, że na tej kartce, żeby rozcierać, ale ja nie lubię. Nie lubię rozcierać na kartce chusteczką. Ja lubię rozcierać palcami. Ja maluję portrety na papierze welurowym, bardzo polecam. Daje fajną głębię na obrazie. Wychodzi efekt 3D. No właśnie, super. Fajnie, że spróbowałaś, że malujesz. Być może sama kupię i też tak samo sprawdzę, ale słuchajcie, jak się człowiek przyzwyczai do jednego, to maluje jednym, ale
To nie jest głupi pomysł, żeby po prostu spróbować. Ostatnio weszłam bardzo w farby akrylowe i po prostu niezbyt często mam okazję malować teraz suchymi pastelami. Ale tak, ale nie lubię ściemniać, że jeśli na czymś nie malowałam, to po prostu nie malowałam i tyle. Wszystko jeszcze przede mną, najprawdopodobniej. Wszystko przede mną. I tutaj troszeczkę tego odcienia takiego. To jest taki popielaty fiolet, słuchajcie, tak? To jest taki popielaty. Tu mi troszeczkę tego zielonego wyszło, ale to nic. Popielaty fiolet taki mi wyszedł. Porozcieram. No fajnie by było, żebym wstała i na to popatrzyła. To jest naprawdę najlepsze, co mogę zrobić, bo wtedy zobaczę i to, co maluję, i to, co... O, właśnie. Dobrze. Tutaj jest takie o wiele jaśniejsze. Troszeczkę białego tutaj dołożymy, żeby się troszeczkę nam tutaj świeciło. Troszkę tego błękitu jeszcze dodamy niżej. No ta ziarnistość też jest tutaj fajna. Wezmę teraz ciut szarego. Mam taki szary kolor. I tutaj troszeczkę wetrę. Oto taka szarość. Odrobinkę tutaj wetrę. Ona taka zielonkawa wręcz się zrobiła, ale nie jest źle. Za chwilkę jeszcze tutaj czegoś dołożę. No tutaj niżej. Lubię tę ziarnistość. Może trochę za duża tutaj jest, tak. Może zbyt te dziury, bo tak jak powiedziałam, wręcz aż takie dziury powstają, ale tak najgorzej to nie wygląda. Znowu macham bardzo YouTube, ale dobra. YouTube'em. Nie zdążę opisać filmu i tutaj kawałeczki jeszcze mam papieru. O. Tak to sobie. Tutaj jest jasne. Można to zdmuchnąć. Zdecydowanie jak się wstanie, to o wiele więcej, słuchajcie, widać. Naprawdę. O wiele więcej widać. Ja bardzo lubię na... jeśli tylko mogę, to wstawać na stojąco, zerkać, tak? Co tam... bym jeszcze mogła zrobić tutaj troszeczkę tego, tych o. Bardzo jaskrawy, żółty po prostu wzięłam przed chwileczką, tak? O właśnie. Dobrze. Biel, sprawdźmy, nie, jeszcze tutaj troszeczkę takiego. Tutaj jeszcze ten sam odcień zrobię. Na górę idą wręcz takie te promienie. To też będę chciała za chwileczkę pokazać. Bielą. Ciut bielą będę mogła to pokazać. Nie, mówię niedosłownie, ale
Ja za chwileczkę to rozetrę. Ale widać też, że te smugi po niebie tak pięknie się rozchodzą miejscami. One są ledwo zauważalne, ale słuchajcie, są. Tu widać. No, przysiądę. Asia pisze, a ja niestety za mało kolorów mam, a przynajmniej takich, których ty, Kasiu, używasz. A byłam dzisiaj przy okazji w plastycznym, ale farby kupowałam, nie pomyślałam o pastelach. Trudno. A, trudno innym razem. W kredce tego jasnego spróbuję, ale będzie. Mam białą pastelę, zobacz. I tutaj jest ten ciemny błękit z tym fioletem pudrowym. I żeby wyszedł taki kolor, który jest tutaj na górze, to ja w tym miejscu dużo białego nakładam. Zobacz. I pięknie mi się to łączy. To jeszcze nie jest ten odcień, ale jak dołożę tego fioletu, tego pudrowego, tego jasnego i sobie troszeczkę to, popatrz tylko, rozmasuję, powiedziałabym, to mam bardzo, bardzo podobny kolor. Więc dużo bieli trzeba mieć, tak jak w przypadku farb akrylowych czy olejnych. Biel to podstawa. Ja białego koloru mam dużo. Aczkolwiek ile bym nie miała, to on mi i tak zawsze wyjdzie, bo ja bardzo często rozbielam te pastele. I teraz z powrotem tym tutaj błękitem zrobię. Więc przyjrzyj się, zastanów się, jak już dużo się maluje, słuchaj, to jak już dużo malujecie, to wtedy mniej więcej intuicyjnie dobieracie sobie kolory. Widzicie, aha. Ten kolor, to jak w sumie ten kolor, zaraz wam zademonstruję, tylko niech ja wybiorę jakiś kolor. O, tu mam taką jagodę. Ten kolor ma tutaj w składzie trochę fioletu, trochę czerwieni i odrobinę brązu, rozbielonego bardzo mocno. Więc jeśli patrzę, to trzeba analizować albo sprawdzać, kombinować i dlatego trzeba bardzo dużo, słuchajcie, malować, sporo trzeba siedzieć no, przy malowaniu. Naprawdę, jeżeli uznacie, że tworzenie i malowanie to jest to, czym chcecie się tak naprawdę zajmować, jeżeli tworzenie i malowanie stanie się waszą pasją, to będziecie naprawdę chcieć ciągle i ciągle. Będziecie chcieli przede wszystkim poznać tę technikę, będziecie chcieli rozłożyć ją, każdą technikę, jaką się będziecie zajmować, będziecie chcieli rozłożyć na części pierwsze. Jak już wpadniecie w jakiś taki tryb, że malujecie tak jak ja, na przykład na papierach fakturowanych, bo one mi pasują, ja je lubię. To po pierwsze, po drugie są bardzo łatwo dostępne, po trzecie są tanie, więc ja dlatego nimi tworzę, ale też z ciekawością spróbowałam, też od czasu do czasu mam ochotę spróbować czegoś innego, tak? Jeżeli malowanie jakiekolwiek, czy akrylowe, czy tak jak w przypadku teraz, suchymi pastelami, będzie dla was. Nie wiem, no trudno mi to powiedzieć. Nie chcę wam na siłę czegoś wtłaczać, że to musi być dla was pasja. Słuchajcie, to się czuje. To się czuje. Więc jeżeli bardzo lubicie malować, jeżeli to jest dla was bardzo ważne i czytaj dalej, ty jesteś dla siebie ważna, to znaczy, jeżeli uwielbiasz malować, to nie zajmujesz się z toma innymi rzeczami, usługiwaniem domownikom, bo uważam, że nadskakiwanie, już o tym mówiłam, nadskakiwanie, słuchajcie, dorosłym dzieciom, sprzątanie po nich, wieczne stanie przy garach itp. itd., tak? Uważam, że to jest nadskakiwanie.
warto zająć się sobą. Jeżeli stwierdzicie, że w pewnym momencie naprawdę chcecie tworzyć, chcecie malować, wy jesteście dla siebie ważne, dla was malowanie jest ważne, bo uwielbiacie to robić z różnych względów estetycznych, a może bardzo dobrze się przy tym czujecie, zapominacie, zresztą taki post napisałam wczoraj, zapominacie o Bożym świecie, zapominacie o troskach, o bólu, o swoich jakichś tam bolączkach, no to wchodźcie to w to, idźcie i się nawet nie zastanawiajcie. No tutaj naprawdę teraz się strasznie rozwiodłam na temat, na te tematy, ale naprawdę czasami aż mi się chce nawet zapłakać nad takimi osobami, które zostawiają siebie na szarym końcu, słuchajcie. Możecie się ze mną zgodzić, możecie się ze mną nie zgodzić, każdy ma do tego prawo. Jeśli ktoś uwielbia usługiwać swojej rodzinie, nawet kiedy nie trzeba, no nie, nic do tego, no po prostu, nie, nic do tego. Ja tylko mówię, że jeżeli jesteście dla siebie ważni, ważne, to warto. I tyle. A ja tutaj gadu, a ja tutaj dalej maluję. Wydobywam biel. Tak? Jak widzicie, takie te skrawki na skraju tych ciemnych. Tu troszeczkę jeszcze przyciemnie. Wiecie, żeby coś było bardzo jasne, to obok muszą być o wiele ciemniejsze rzeczy. Ania pisze, dziękuję. Kasiu, muszę iść na kolację, bo jestem na wczasach. Przepraszam, obejrzę później. Miłego wczasowania, Aniu. Bardzo miłego, cieszę się bardzo. Dobra. Dobrze, teraz troszeczkę jeszcze tu może bym przyciemniła jeszcze odrobinkę i chyba to zrobię. Może nie tym fioletem, zaraz zobaczę, jaki ja jeszcze mam błękit. Tu mam jeszcze taki błękit, taki zimnawy, ale to jest chyba ten sam. Poszukam jeszcze czegoś innego. No jednak tę kasetę, o której wcześniej mówiłam, muszę wyciągnąć. Za chwileczkę dalej będziemy. O, i tutaj mam kolejne, o właśnie, tutaj mam kolejne błękity. Nie wiem, czy ten jest taki mocno, o, ten będzie dobry. Tutaj mam taki fajny błękit, więc wręcz kobaltowy. Jak widzicie, mam też jeszcze inną taką kasetkę. Ciut tego kolorku, o właśnie, tutaj położę. Nie za dużo. Zrobię inaczej, tak mogę zrobić. O. Tak sobie mogę zrobić. W ten sposób również się maluje. Tu wam pokazuję sposoby, w jaki sposób się maluje. Nie wiem, czy wszędzie widać. Tak, wszędzie. Zapomniałam, że robię, słuchajcie, YouTube'a też. Widać. Widać. O. Tak. Ojej, żebyś wiedziała, jak ja bardzo to uwielbiam robić. A dziś, jak mówisz, w garach spędziłam i inne sprawy, ale przekonałaś mnie, Kasiu. Gary ograniczam do minimum dzisiaj. Wiecie, to nie znaczy, żeby głodować, nie? Ale można sobie tam poukładać. Wiecie, ja wam się przyznam, że mam syna dorosłego, który dzisiaj zrobił na przykład bigos. Czasem warto oddać pałeczkę rodzinie. Oni z miłą chęcią nam pomogą. Naprawdę, tylko trzeba dać im przestrzeń, trochę się odsunąć. Tak? Troszeczkę, wiecie, żyć tak dla siebie. Troszeczkę żyć dla siebie. W piątek na przykład jadę do kina na najnowszy film Chłopi. Chcę zobaczyć te arcydzieło malowane przez 100 malarzy, słuchajcie. Tak, dobrze. A wiecie, jak
wasi najbliżsi, ci tacy normalni, bo czasami są, różni są najbliżsi, jacy oni są szczęśliwi, jak my, kobiety, jesteśmy szczęśliwe. No, to jest cudnie. Dobra, i teraz tutaj biel. Widzicie, zrobiłam ciemniejsze po to, żeby zrobić jaśniejsze tutaj obok. Po to, żeby ten blask tutaj, o, na tym... zdmuchnę troszkę. Będę tu miała pełno pyłu, ale dobra, nieważne. O, ten blask teraz tutaj wydobędę. I powiem wam tak. Ten papier, który jest bardzo, bardzo mocno fakturowany, aż boli, słuchajcie, takie ma faktury, w cudzysłowie. Bardzo fajnie przyjmuje suche pastele i jak na razie nie musiałam tego pryskać lakierem do włosów, bo jak wiecie, pryskam lakierem do włosów miejsca, które chciałabym zagęścić, powiedziałabym, położyć kilka warstw suchych pasteli. Zaraz, i tutaj jeszcze mam ten kolorek, ale ja tutaj zrobię jeszcze tego fioletu. Popatrzcie, w taki sposób. O, rozrabiam sobie tak jak na palecie i tutaj jeszcze delikatnie chcę rozłożyć tego, o. Maluję, dlatego napisałam, że malujemy suchymi pastelami. Można się tam kłócić, że to jest rysowanie, bo to jest jak kredka, ale ja maluję palcami. Dlatego uwielbiam malować, słuchajcie, suchymi pastelami. Palcami, tak? Jak maluję, no właśnie. Maluję palcami i uwielbiam bliski kontakt suchych pasteli z palcem. Jest wręcz nie, no niesamowite. Nie, wręcz niesamowite. I tutaj troszeczkę przyciemnię. I tutaj, o, położę jeszcze takich tych jasnych, białych elementów, wręcz takich chmur. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Ja też chcę oglądać film Chłopi, a to do kina, od 13, od piątku, słuchajcie, od piątku, słuchajcie, w kinach film Chłopi. Patty dzisiaj wrzuciła taką wiadomość, że już jest, no ja czekałam, wyczekiwałam i fajnie się gada, słuchajcie, z koleżankami z pracy i jak okazuje się, że we trzy chcemy pojechać, ekstra. Więc pojedziemy, zobaczymy, opowiem wam, co takiego tam przeżyłam. No zwiastuny są niesamowite. Zwiastuny są niesamowite. Zobaczymy. Tak, też uwielbiam mazać palcami, pisze Helenka. Super. Asia pisze, pięknie to wygląda. No, no fajnie, ja jak wstanę, to będę wszystko widziała. A ja mam syna w piątej klasie, technikum. A synka, tak myślałam, że w piątej klasie podstawówki. A że ja jutro pracuję, to dlatego. A, rozumiem. No, rozumiem, rozumiem. Dobra, chłopi zazdroszczę. Lucynka pisze, że troszkę tylko ogląda, bo jest chora. Zdróweczka, dużo zdróweczka przysyłam. A dzisiaj się naoglądacie moich kapci. A, no właśnie, Kasiu, papier welurowy firmy Renesans kosztuje 55 zł. No ja, żebym spróbować, to bym chciała, ale ja nie wiem, czy ja, no może kupię, no może kupię. Może kupię, spróbuję, no, tylko pastelami ostatnio mało robię, nie? Może jakiś kurs macie ochotę suchymi pastelami zrobić? No to z miłą chęcią tam kiedyś bym coś zrobiła, chociaż jest kilka kursów, a właśnie przy okazji zapisu, biały mi gdzieś zginął, przy okazji zapisów na teraźniejszy, na październikowy webinar macie tam właśnie kurs do zakupienia, no powiem wam, za bardzo ciekawe pieniądze. Już kilkanaście osób skorzystało, kilkadziesiąt. I bardzo się cieszę, że korzystacie z tego. Dajemy takie możliwości tylko przy webinarach. No, więc zachęcam. Zresztą już widziałam, że któraś z was już tam zaczęła malować obrazek z tego kursu. Bardzo szybko się go maluje. I cieszę się, że spróbowałyście, że próbujecie. O, i ja tutaj palcem, nie? Cały czas. Palcem cały czas robię, palcem dorabiam. Potem zaraz za chwileczkę na dół jeszcze zajdę.
Super zazdroszczę wizyty w kinie. A widzisz, Patti, no tak powiem ci, że to ty mnie natchnęłaś też dzisiaj, bo mówię, zwiastuny widziałam już wcześniej, te trailery, ale no ale dzisiaj jeszcze bardziej. Zresztą doprowadziło to do tego właśnie to, co wrzuciłaś na grupę z miłości do malowania, no tutaj wrzuciłaś, tak? Ja mówię, jakbyśmy byli na innej grupie. To spowodowało, że zaczęłam o tym gadać w pracy, nie? Bo akurat weszłam na grupę. No i tak wyszło. Pogadało się i coś myślę, umówiły, bilety już są, więc to nie ma tak, że może pojadę, tylko na pewno. Właśnie, dobrze. Z, tak, jak jesteście na żywo, to zapraszam do tego, żeby Z wstawić, a jak będziecie mnie oglądać z nagrania i jak widzicie dziwne to nagranie, moje nogi cały czas tam się kręcą, ja może je schowam trochę, a już za późno, już cały czas żeście się naoglądali. No, Facebook mnie dzisiaj tak dziwnie wpuścił, tylko pionowo, nie wiem dlaczego, będę to rozkminiać, o co im chodzi, no właśnie, no i tak już jest, także na komputerze będzie wam trudno to obejrzeć, ja wiem, no ale no nic na to nie poradzę, dobrze, i tutaj dalej będę jeszcze malować. Linii horyzontu chyba nie zrobię. Aha, Janusz pisze, że każdą farbę maluje palcami, nawet stópki. No i świetnie. Jak poczytałam, jak zrobiono ten film, to opada mi szczena. Powiem wam, że też wiem, jak powstał film Mój Wincent. Więc tak, tam 100 malarzy, akurat teraz też o tym wiem właśnie. Teraz przy chłopach, tak dobrze mówię, chłopi, teraz przy nich, słuchajcie, tak samo pracowało 100 malarzy i chyba każdy z nich dostał po minucie filmu i miał je rozmalować, w cudzysłowie, na te klatki takie tak zwane, animacyjne, filmowe. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale tak to po prostu wyglądało, że powstało tysiące obrazów do tego, prawda? To wiem i też czytałam, tak, czytałam na temat robienia takiego Wincenta, tak, kilka lat temu. Zresztą tam ten film również dostał nominację do Oscara i wydaje mi się, że ten chyba też został zgłoszony. Tak coś mi się wydaje. Dobrze. U mnie w tablecie mam cały ekran, tak więc jest super. No, na tablecie to na pewno dobrze wygląda, tak. Gorzej wygląda w komputerze. No właśnie. Ktoś tu, o zaraz. Iwonka pisze, że oglądała Mój Wincent. Pięknie to zrealizowane. No właśnie. No, a szczególnie teraz, słuchajcie. Teraz jak będę oglądała, no jednak chłopi, to no, czytałam, więc z miłą chęcią obejrzę. Dobra, wracam do tego, co tworzę. Stanę, popatrzę się na to z góry. O właśnie, Magda rysuje, bardzo dobrze rysuj. O, i teraz wstaję i widzę, te promienie troszeczkę mi się skrzywiły. Powiem wam, że dobrze jest też wziąć ciut linijeczki, chociaż to nawet nieźle wygląda delikatnie. Tutaj też jest taka smuga, one czasami, te smugi od słońca czasami wykręcają delikatnie w bok, odbijając się od innej chmury, wiecie, jaśniejszej, czasami to tak jest. Ale to mimo wszystko pięknie wygląda, prawda? Co tu jeszcze zrobię? Odrobinkę żółtego dodam, takiego bardzo zimnego. Mam tutaj, nie wiem, czy to ten aż taki, czy może cieplejszy, nie wiem, troszeczkę cieplejszy. Nie chcę ładować tego zimnego koloru. Tylko odrobinkę. O. I za chwilę tutaj białego jeszcze dodam. O, tutaj odrobinkę żółtego. Nie wiem, czy to dokładnie widać. Może niezbyt dokładnie to widać, ale to nic. Nie chcę zbyt po tym błękitnym jechać, bo za chwileczkę z tego zrobi się zielony. A to już nie tędy droga. Tak. Powiem wam jeszcze taki patent. Nie mam akurat przy sobie słoika, znaczy jest gdzieś schowany,
Ale jeżeli macie takie kawałki psuchych pasteli i te pastele Wam się bardzo zbrudzą, te są akurat dosyć czyste, ale czasem jak są położone z jasnymi, z ciemnymi kolorami, z czarnym, czerwonym, jakimś innym, one są wtedy brudne. Do słoika garść ryżu trzeba włożyć, takie kawałki, potrząchać kilka razy i macie bardzo, wyciągacie czyściusieńkie kawałeczki. Tylko później z tego obiadu proszę nie gotować. O, także tak można postępować. A Ela pisze spóźniona, kiepsko ze zdrówkiem. O proszę, to już kolejna dziewczyna chora. Zdrówka życzę, Aniu, bardzo dużo zdrówka. Kuruj się, dbaj o siebie. Dbaj o siebie, potem kiedy wrócisz, możesz sobie jeszcze zobaczyć, obejrzeć to nagranie, przecież one tutaj zostanie. Już za chwileczkę zobaczę. Tektura lekko brązowa. Aha, na tekturze z bloku też chropowata jest. Tak, też jest chropowata. No właśnie, można na różnych. Pewnie robię spontan. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Co ja tutaj jeszcze mogę? Dobrze, to ja przestanę gadać. Ja trochę jeszcze pomaluję. Wezmę ten taki fiolecik. Taki ten przypudrowany. Troszkę go tutaj, słuchajcie, nałożę, bo tu jednak trochę tak ciepło powinno być. Dobrze by było, żeby tutaj było ciepło. Tutaj również trochę tego fioleciku. Sprawdźmy, co ja jeszcze mam za kolory. A tutaj też mam ten jagodowy. No, może odrobinkę tego jagodowego tutaj poniżej. To jest kolor, który dokupiłam właśnie oddzielnie. Też warto porobić sobie takie próbniki, wiecie? Jak nie macie odpowiednich kolorów, to warto sprawdzić, jakie kolory mieszać. Tak jak w przypadku mieszania farb, to samo się robi, słuchajcie, z suchymi pastelami. Takie same zestawienia kolorystyczne i tam połączone bielą, czy jakimś tam innym, czy jeśli chcecie złamać kolor, to ciut czarnego, ale ciut. Naprawdę ciut. Można też na papierze ściernym zetrzeć i pyłek wymieszać. I też tym pyłkiem troszeczkę malować. Naprawdę powiem Wam, że jest wiele, wiele sposobów. Tutaj dobrze by było. Tu akurat biel nie bardzo mi się przyjmuje, ze względu na to, że jest tutaj już dużo pasteli. I tu dobrze by było prysnąć troszeczkę lakierem i później jeszcze raz na tym pomalować. Za chwilę to zrobię. Tylko tak. Na górze użyłam dużo białego koloru, tutaj sporo białego koloru użyłam, więc chcę go trochę ochronić i tutaj trochę spryskam. I też niedużo i z daleka, bo zobaczcie, ciemnieje, automatycznie sucha pastela ciemnieje, jak tylko ją prysnęłam lakierem, zwykłym lakierem mocnym do włosów. Tak? On tutaj, to trzeba by było kilka razy, ale od razu by mi się zrobił taki trójkąt ciemny. Jakbym kilka razy tam malowała, to by mi się zrobił bardzo ciemny, nie malowała, tylko prysnęłabym. A nie o to mi chodzi. Więc jeśli chcecie, fajnie jest spryskać tym lakierem, jak jeszcze białego dużo nie dołożycie. Ale można oczywiście biały jeszcze raz nałożyć, tak? Mnie oczywiście pastelami. Mnie czyszczenie pastelami ryżem jakoś nie wychodziło. Może za mało ryżu, a może ugotowany ryż wzięłaś, co? Ale każdą osobno wycieram chusteczką i są jak nówki sztuki nieśmigane. No, pewnie, tylko gorzej jak masz taką, wiesz, kilka garści, nie? To wtedy, bo ja mam takie ilości, słuchajcie, pasteli. No przesadzam, może aż takich strasznie dużych nie, ale naprawdę, zresztą przed chwileczką Wam pokazałam, że no mam, no trochę mam tych skrawków, nie? Jest tego dużo więcej. I jakbym każdą miała wycierać, no to by było słabo. Ale u mnie ryż się sprawdza, nie? U mnie ryż się sprawdza. Można też suchą pastel potraktować delikatnie pędzelkiem z wodą. No pewnie można, ale już kto ma na to czas? No ale jak Wam się chce, ja nic nie mam przeciwko. Co ja mogę mieć? Słuchajcie, wszystko co mówię, przesiewacie przez swoje sito w głowie. Tak powiem, w taki sposób. Ja tu się nie opieram, że ja tu wiem najwięcej. Ja tutaj pokazuję swoje doświadczenie.
Mówię o tym, co przeżyłam, co sprawdziłam od lat, szczególnie dla tych osób, które jeszcze zupełnie nic na przykład nie potrafią, może nie tyle nie potrafią, co mają małą wiedzę na temat suchych pasteli, ewentualnie jakiejś tam innej techniki. Ja na pewno mam ją o wiele większą, bo tyle lat się tym zajmuję. Patyczek zabiera jednak, bardzo dużo zabiera, no ale dobrze. I mówię Wam o tym moim doświadczeniu wieloletnim, po to, żeby było Wam łatwiej, tak? A jak później Wy chcecie odejść w swoją drogę i a tutaj coś gdzieś się dowiecie, a tutaj Wasze doświadczenia są też inne zupełnie, bo sami coś tam spróbowaliście, sprawdziliście. Ja też się dowiem czegoś nowego, słuchajcie, bardzo chętnie. Zresztą każdy artysta ma swoje patenty, powiedziałabym, i profesjonalny, i nieprofesjonalny, bo to nie jest tak, że artysta tylko profesjonalny ma jakieś tam umiejętności, nie wiadomo jakie. Znam wielu artystów amatorów, którzy naprawdę szacun, takie rzeczy potrafią robić, że więc szukajcie, sprawdzajcie, nie wierzcie mi, spróbujcie sami. Dobrze, ja tutaj sobie teraz wziąłam i tu mam teraz biel, jak widzicie roztarłam i jeszcze tej bieli tutaj dodam, bo tu jest o. Jeszcze odrobinkę tej bieli tutaj dodam. O właśnie. I tutaj mogę jeszcze ciut tym palcem dołożyć. O. O tak. I się jeszcze bardziej świeci, nie? Jeszcze bardziej mi się tutaj świeci. Nie wiem nawet, która jest godzina. Słuchajcie, ile my tu już czasu jesteśmy? No godzina. Sporo pasteli mam w papierkach. No ja jeszcze też sporo. Trochę takich gołych, więc z czyszczeniem z chusteczką nie mam problemu. Tak. No właśnie jak takie macie, jak ja tutaj w tym Rembrandcie, że tam mam włożone. Oj, zresztą one są rozłożone w kasetkach. One są w kasetce rozłożone, ale też tego pyłu tu się już nasypało. Ale jak widzę, no też są. Jak się dużo używa, no to one się brudzą. Brudzenie to najmniejszy problem, nie? Tak, kredki olejne czy pastele olejne to w ogóle nie leżą obok tego, co my teraz robimy, więc tutaj to nawet nie ma, to nie ma porównania. Tu nie ma porównania nawet, tak? I teraz tak, jedna z Was tam przed chwilą napisała, że można też na mokro je troszeczkę wycierać, no ja bym tego nie robiła, ale jak chcecie to możecie sprawdzić. Pastele, suche pastele też można, znaczy ich kolor można pogłębić, no jednak zrobię tę linię horyzontu, bo chcę Wam coś pokazać właśnie, że suchą pastelę można też rozwadniać, jak mam wodę. I można jej, oj tutaj zrobię te drzewo, które tam wystaje. I można no malować jak pędzelkiem suchą pastelę. Tak? Rozcieńczać, słuchajcie, można wodą i w taki sposób malować. Ten pigment się ładnie nam tutaj rozłoży, wejdzie w te pory, że tak powiem. I tutaj też jakieś takie drzewo, jakieś takie. O, tutaj też jakieś takie drzewo, coś tam. I już teraz wezmę, o. Wodę mam. Popatrzcie, co się dzieje. Można to robić, oczywiście, że można. Sporo wody, bo ten pył tak się, taki toporny jest na tą wodę jak na razie. Popatrzcie, co się dzieje. Śmiało te kontury tutaj będą ostre bardzo. Jeśli chodzi nam o ostre kontury, to jak najbardziej woda, pędzelek i mamy to, co chcemy. Tutaj akurat jest trochę mniejsza pigmentacja, trochę mi tutaj zjechało. No bo pod skosem leży, za dużo może trochę wody. Więcej pigmentu można później jeszcze dodać, jeszcze raz
Dobrze, że mam wodę w pobliżu, bo rano malowałam. O. I tak. O, widzicie? I to mogę do samego końca. To woda. To jest po prostu woda. Popatrzcie. W całe pory, wszystkie pory mi wypełnia. Ja tu jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć, czy ja mam. O. Wiecie co, mam, bo chcę Wam dać link do webinaru, ale nie wiem, czy to jest ten link. Zaraz się przekonamy. Bo czasami jest tak, że zaraz sprawdzę, wrzucę i zobaczę, czy to jest webinar. Nie wiem, czy to będzie to. U mnie czasami te webinary są na różnych... No i to nie to. Widzicie? Widzieliście? To nie ten webinar. Więc usuńmy. Usuń. Usunęłam. Zaraz za chwileczkę zobaczę. O, tutaj może wrzucę komentarz. Bo to nie ten webinar. Jeśli ktoś się jeszcze nie zapisał, o, to będzie to. To będzie to. To będzie to? Nie. Moje kochane, co tu się dzieje? Ale lek, dobra. Usuń komentarz. Zaraz zobaczymy, czy się usunął. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Webinar, to jest to. Dobra. Zaraz zobaczę. Dobra, tak, to jest to. Jak macie ochotę się zapisać, to zachęcam. Ja zaraz jeszcze popatrzę w Wasze komentarze, tylko jak zaczęłam to tworzyć, malować, no to już bym chciała to skończyć. O, widzicie? Także to też jest technika pastelowa, prawda? Ktoś powie, że wykończyłam to farbą, a to nie jest farba. A to, co to, i to nie jest czerń. Ten kolor, który ja tutaj użyłam, to jest taka, ja nie wiem, fiolet taki z czernią. Nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to widać, co to jest za kolor. Nie mam pojęcia. Ale to tak wygląda. Taka oberżyna, nie wiem. Ja nie wiem, skąd mi się w ogóle nawet ta nazwa wzięła. Przyszła mi do głowy. Aczkolwiek tak na poczekaniu chyba wymyśliłam to. I tu trochę tego pigmentu na dół. Taka śliwka, ale bardzo ciemna. Tak, taka śliwka. Ale bardzo ciemna. Tu naprawdę, bo śliwka jeszcze ma właśnie takie te miejsca bardzo ciemne. Nie te różowe, fioletowe z błękitem. Tak, taka śliwka, masz rację. Ale to już taka naprawdę. O, także widzicie? No i od razu widać, że to jest niebo zachodzące, słońce tutaj jeszcze, kto by wyschło, to fajnie by było jeszcze przyciemnić tutaj te kolorki, o tutaj, o właśnie, te takie, żeby troszeczkę mroku tutaj dodać, teraz nie mogę dotknąć, bo tu rozmarzę, słuchajcie, no to teraz ja się tutaj napracuję, żeby nie dotykać tego. O. O tak. Także jak widzicie, tak to wygląda. Można sobie w ten sposób pomalować. I tak, przypominam, po zapisie przyjrzyjcie się, co tam jest na webinar. Jak będziecie chcieli, jak się zapiszecie na webinar, zaczekajcie spokojnie, dostaniecie powiadomienie, że jesteście zapisani. Tam jest wiadomość też, gdzie na grupie. Jak się dostać do grupy, warto od razu do tej grupy tam się dostać, żeby później nie w dzień webinaru nie szukać. I ja tu jeszcze takie, wiecie, takie słońce, takie, o, tutaj taka jest. Dobrze by było tutaj jeszcze takie coś zrobić, zaraz zobaczymy. Tak, i będziecie miały możliwość skorzystania tam właśnie z tego kursu, o którym Wam mówiłam. Jak macie ochotę namalować ze mną pejzaż z pięknym drzewem, letni pejzaż, może chcecie sobie wakacje przypomnieć, spacery po
ścieżce do lasu, to można sobie przypomnieć. O, przyciemniłam. Jeszcze tu. Tu jeszcze dobrze by było przyciemnić, tak? Teraz ten dół. Bo to, co tutaj jest, jest bardzo ciemne. Ale to jak wyschnie, słuchajcie, to będzie odrobinę bardziej jaśniejsze. To będzie troszeczkę jaśniejsze. Dobrze, sprawdźmy, jaki fiolet ja tutaj jeszcze mam. No, tutaj to nie. Tutaj drugą kasetkę wezmę w ruch. Sprawdźmy, co tam mam za kolory. Fajnie mieć różne kolory, słuchajcie. Tutaj mam taką magentę. Nie, ta magenta mi się nie przyda. Tu mam taki, o, ten fiolet jest ok. Taki, o, tu troszeczkę tym fioletem odrobinkę tu jeszcze przyciemnię. Ten dół. Zaraz jeszcze tym błękitem. No ale mówię, będzie o wiele ciekawiej to wyglądało, jak ten dół będzie jeszcze ciemniejszy. I jeszcze ten błękit. Jeszcze to tutaj przyciemnimy. Kończę ja to dzisiaj, czy nie? Ja tu bym z wami dzisiaj została i została z tego, co widzę. W ogóle nie mam zamiaru skończyć. Chyba jeszcze się tak nie zdarzyło, żebym aż tyle, słuchajcie, na grupie z miłości do malowania malowała. No ale nie były takie czasy, były. No ale dawno nie malowałam suchymi pastelami, więc czemu nie? Nie? Czemu nie? Zaraz Magda mi napisze, że mam. Nie patrzę się na zegarek. No właśnie. I tutaj mamy. Dmuchnę sobie. Jeszcze troszeczkę tego żółtego. O, wiecie, bo tutaj jest to słońce. Tutaj dużo tego słońca. O właśnie. Pięknie, nie? No tak, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Tu jeszcze na dole dobrze by było to wykończyć. Może ja, a jeszcze to wykończę. Chociaż strasznie, to jest bardzo mokre. Nie, 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 nie. Bo to jest bardzo mokre, nie dam rady. Nie dam rady. O właśnie, no cieszę się. Cieszę się, że Wam się podoba. Całkiem ciekawie, nie? Całkiem ciekawie to wygląda. No mówię. Tak, no fajny efekt. Właśnie, jak zwykle teraz trzeba odpocząć od obrazu. Powtarzam to i będę powtarzała to do bólu. Słuchajcie, żebyście nie myśleli, że jedno zasiądnięcie godzinne i koniec. Warto wrócić, przyjrzeć się, popatrzeć, a może coś jeszcze. Jeśli nie macie pomysłu na to, co tutaj dołożyć, no to można jeszcze, można zostawić to w spokoju, prawda? Ale jak przyjdziecie i zobaczycie, że a, mam jakiś pomysł, to warto to jeszcze wypróbować. Okej, okay, tak to, słuchajcie, wygląda. No. Także dziękuję Wam bardzo, link Wam zostawiłam, działa, z tego co widzę, działa. Wchodźcie, sprawdzajcie, może ktoś będzie jednak miał ochotę ze mną narysować pejzaż z suchymi pastelami. Tutaj, jak widzicie, pokazałam przede wszystkim, jak zrobić niebo. Najważniejsze dla mnie dzisiaj było, żeby Wam pokazać, jak zrobić niebo, że niebo może być też głównym motywem do namalowania obrazu. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale to zdjęcie to jest zrobione przeze mnie, więc ja latem poluję na takie nieba, więc malowaliście obraz z mojego zdjęcia. Dobra, dziękuję bardzo.
Tym, którzy są chorzy, życzę zdrówka, a Wam życzę weny twórczej i miłej nocy. Dobrze, wyłączę grupę z miłości do malowania. Ja poćwiczyłam, ale jeszcze raz powtórzę. No pewnie, powtarzajcie, róbcie. Dzięki, wyszło fajnie. Ja bym pomalowała pastelami, ale nie mam. No rozumiem. Dobra, pa pa. Tu wyłączam i teraz YouTube. Dziękuję Wam bardzo. Trochę mieliście skrzywiony z tego, co widzę, widok, ale, no, ale lepszy trochę. No i jeszcze Wam tutaj lampa świeciła. No ale akurat obraz był powyżej. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli się Wam podobało na YouTubie, to zapraszam do subskrybowania, komentarzy i kciuka. Kciuki to bardzo ważna rzecz na YouTube. Dziękuję Wam bardzo. No cóż, do zobaczenia. Może w sobotę.